16 lipca 1918 roku do Krakowa, który ma już nowego prezydenta, dociera z Genewy informacja o partii socjalistycznej, która na wniosek Ernesta Lafonda poruszyła w Izbie sprawę polską. W dyskusji powołano armię polską we Francji, jej zaangażowanie i mobilizację. Poseł wskazał na szereg błędów dyplomacji francuskiej w chwili, gdy Polska znajduje się w sytuacji krytycznej. Jedna jest rzecz w Radzie Stanu, jakiej nie ma w żadnym parlamencie w całej Europie. Tu, przy siedzeniu marszałka, po lewej jego ręce stoi laska marszałkowska, relacjonuje 17 lipca korespondent Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Na temat tego, z czego powinna być zrobiona, krąży po Warszawie szereg anegdot. Z metalu nie, bo zarekwirowaliby ją Niemcy. Z drewna również nie, bo pękłaby od stukania. Wielka ofensywa francuska 18 lipca 1918 roku zaskoczyła Niemców, a w Królestwie Polskim w związku z napływem reemigrantów z Rosji narasta kolejny problem. Jak finansowo pomóc tym, którzy na obczyźnie stracili dobytek i pracę? Wracają też inwalidzi, Polacy, byli żołnierze armii rosyjskiej. Mówi się o 40 tysiącach. Wkrótce przyjedzie 5 tysięcy sierot. 4 miesiące przed uroczystą restytucją państwa polskiego rozpoczęto zbieranie, opracowanie i publikowanie danych statystycznych mówiących o kondycji i stanie Królestwa Polskiego. Koordynatorem tych prac został Główny Urząd Statystyczny, podporządkowany Prezydium Rady Ministrów. Ustawę o organizacji statystyki administracyjnej przyjęto dopiero 21 października 1919 roku. 22 lipca 1918 roku mówi się nie tylko o wielkiej manifestacji polsko-amerykańskiej w Chicago, organizowanej przez National Security League. Prelegentem był m.in. Ignacy Paderewski. Jednocześnie tego samego dnia Rada Stanu mówiła o planach i przygotowaniach do prac nad ordynacją wyborczą. O projekcie, który dawał szansę na nowy polityczny ład, opowiada profesor Józef Buzek.